3.3.2020 imieniny miesiąca, 3 marca 2020, dzień dobry, Piotr się kłania, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Azjatycka sesja dobiega końca, jesteśmy przed otwarciem Europy. Generalnie rzecz biorąc, spuścimy trochę z tonu, jeśli chodzi o same newsy dotyczące koronawirusa. A powiemy sobie o australijskim banku centralnym i o plotkach związanych ze skoordynowaną możliwą interwencją i to już w dniu jutrzejszym. Także bez zbędnych opóźnień przechodzimy na Australijczyka. Najpierw australijski bank centralny zgodnie z przewidywaniami 25 punktów bazowych w dół. I co? I Australijczyk, to będzie lepiej widoczne na krótkim horyzoncie czasowym, no i Australijczyk w górę, tak, czyli to zdecydowanie reakcja zgodna, zgodna z tym, co powinno mieć miejsce. Oczywiście Australijczyk był dociskany bardzo mocno znacznie wcześniej, także decyzja była dobrym momentem do tego, żeby ewentualnie zrealizować to, o takich rzeczach, żeśmy sobie wielokrotnie rozmawiali. W każdym bądź razie, co dalej w takim razie, jeśli chodzi o dolara australijskiego? Tutaj z perspektywy średniego terminu zaczyna się robić coraz bardziej ciekawie. Zaczynamy docierać do pewnych miejsc, w których ewentualnie odbicie może mieć miejsce. Natomiast to odbicie, przynajmniej póki co na ten moment, dopóki jesteśmy pod poziomami związanymi z otwarciem roku, prawdopodobnie nie będzie jakieś wielkie, tak? W związku z tym, z perspektywy Australijczyka, biorąc pod uwagę sytuację, z którą mamy do czynienia w chwili obecnej, w ramach odbicia, jeśli chodzi o decyzję Australijskiego Banku Centralnego, no to jak wysoko może ta podbitka sięgnąć, tak? No to zmierzmy sobie, popatrzmy sobie, czy parę rzeczy nam się tutaj zgodzi. Poza tym dolnym cieniem pewnie reszta by nam tutaj pasowała do wzrostu, podobnie tutaj. Także zakładając tego typu podbicie, okay, to widzimy wyraźnie, że do gry wchodzi ewentualnie kwestia tego styczniowego objęcia, tak, w stosunku do zachowania się cen w grudniu, tak, bo w grudniu mieliśmy próbę podbicia. Natomiast styczeń to było pełne objęcie, retest w lutym i kontynuacja do spodu. I rzeczywiście tutaj z tej perspektywy próba podejścia pod otwarcie grudniowe teoretycznie mogłaby mieć miejsce. Mówimy w tym wypadku o poziomach zbliżonych do... przepraszam, musimy sobie... do poziomów w okolicach 6,7, tak? No i teraz w związku z tym, co by mogło pomóc Australijczykowi w takim podbiciu, bo to jeszcze około dwie figury, czyli z perspektywy Australijczyka prawie 3%. Wspomniana wcześniej plotka o możliwej skoordynowanej interwencji banków centralnych. Jakby sam pomysł nie jest niczym nowym, bo po katastroficznym tygodniu, jeśli mogę się tak wyrazić, mówienie o skoordynowanej akcji banków centralnych jest jakby rzeczą naturalną. Tak? Tyle tylko, że timing ewentualnie wydaje się bardzo ciekawy i już mówię do czego zmierzam. Dlaczego ewentualnie ta akcja mogłaby mieć miejsce jutro, a jeśli tak, to na którą godzinę warto zwrócić uwagę? I tutaj warto cofnąć się wstecz, najpierw o prawie 12 lat, 12 grudnia 2007, następnie 8 października 2008. I 30 listopada 2011. W tych dwóch ostatnich przypadkach była to 7 rano Nowy Jork, 8 rano Nowy Jork. Wszystkie te dni wspomniane to była środa. W związku z czym jakby pewne rzeczy nabierają rumieńców. Co prawda my jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, gdzie, jeśli mogę tak powiedzieć, everything is bubble. I jakby
No nie jestem przekonany, natomiast warto mieć to na uwadze, bo to, że Piotrek nie jest przekonany co do tego, nie znaczy, że tej interwencji nie będzie. I tego typu zachowanie mogłoby rzeczywiście Australijczykowi pomóc w wzrostach, o których sobie powiedzieliśmy. Kto wie nawet, czy nie przetestowalibyśmy górnym cieniem poziomu związany z otwarciem roku. Oczywiście z perspektywy byków, wracając tutaj do wykresu, dopiero akcja związana z wyjściem i zamknięciem miesiąca powyżej poziomu związany z otwarciem roku mogłaby zachęcić ewentualnie byki na Australijczyku, które są w tej chwili stoją z boku, cierpliwie czekają na wydarzenia do jakiejś akcji. W związku z tym wiemy, gdzie maksymalnie według mnie ten Australijczyk może podbić, jakie są poziomy docelowe ewentualnie. A w związku z tym myślę, że ciekawym poziomem może się okazać ten over-under, do którego zmierzamy. Mówimy tutaj w tym wypadku o okolicach zbliżonych do 63,50. Okay? Czyli trochę tego miejsca do spodu zostało. Do ewentualnej interwencji trochę czasu zostało. Kto wie, czy nie spróbujemy dzisiaj budować górnego cienia na dziennym i nie spróbujemy zejść niżej. Jeśli to miałby być case, to zobaczmy, gdzie my jesteśmy z perspektywy wykresu dziennego. No z perspektywy wykresu dziennego testujemy bardzo fajną podaż, z którą mieliśmy do czynienia w czwartek, tak? Okay. Jest to co prawda pochodna tej podaży, którą widzieliśmy na początku zeszłego tygodnia, ale jak dołożymy do tego ewentualnie tę szybką, szybką linię trendu, okay, to pewne rzeczy tutaj nabierają rumieńców. Oczywiście dość istotna sprawa, co byłoby ewentualnym zakresem do spodu, bo też od razu te 63,50 to mogłoby być finałowym celem. Natomiast to, na co ja bym zwrócił uwagę z perspektywy intraday w przypadku Australijczyka, to kilka rzeczy. Myślę, że zobaczymy odrobinę wyższe ceny, w związku z czym tu bym jeszcze na ten podwójny szczyt nie zwracał do końca takiej uwagi. Słuchajcie, zmienność na rynku jest wyższa, w związku z czym trzeba byłoby się przyczaić, poczekać na zachowanie takie unusual, tak? Niecodzienne zachowanie. I w tym wypadku tym niecodziennym zachowaniem według mnie byłoby ewentualnie tego typu 1 do 1. I teraz co nam daje tego typu 1 do 1? No tego typu 1 do 1 byłoby unusual. Poszukalibyśmy płynności powyżej tego ostatniego miejsca związanego z podażą i dojechalibyśmy do właściwego miejsca propodażowego w okolicach 66, w związku z czym wiemy, gdzie można ewentualnie próbować szukać podaży, co byłoby ewentualnym celem. Ewentualny cel to byłaby kwestia tego ostatniego spadku, to jest w granicach 50-60 pipsów, w związku z czym jeśli szukalibyśmy z perspektywy intraday, jeśli szukalibyśmy możliwych krótkich w okolicach 66, 50-60 pipsów, w związku z czym 65-50-65-40, czyli poziomy związane z obecnym ruchem wzrostowym po decyzji Australijskiego Banku Centralnego mogłyby być targetowane, tak? Czyli jakby podsumowując wydarzenia na Australijczyku po decyzji, czekam na intradayowe wzrosty w kierunku 66, zobaczymy, co tam się będzie działo. Okay. Mam z tyłu głowy możliwość skoordynowanej akcji banków centralnych w dniu jutrzejszym, a jeśli to byłby case, rzeczywiście miałoby to miejsce, to w przypadku Australijczyka, kto wie, czy nie warto byłoby się rozejrzeć za Australijczykiem notowanym z euro, zwłaszcza że euro zyskuje na bazie, ogólnie euro zyskuje na bazie domykania krótkich pozycji, tak, delewarowania ze względu na
obecny negatywny sentyment, to gdyby ten sentyment chwilowo uległ poprawie dzięki tej akcji, to z perspektywy wykresu tygodniowego, okay, ten Australijczyk bardzo ciekawe miejsce w notowaniach z euro, w związku z czym jutro w okolicach otwarcia sesji w Nowym Jorku do obserwacji warto zanotować. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się złapać w pułapkę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.